startujemy. Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Elana Toruń Jarota Jarocin. Przede wszystkim witam naszych gości. Trener drużyny Jaroty, pan Janusz Niedźwiedź. Także jest z nami zawodnik Jaroty, Mateusz Ławniczak. No i Elana Toruń trener Krzysztof Jabłoński, nasz piłkarz Adrian Wrublewski. Tradycyjnie na początek poproszę o kilka słów podsumowania trenera drużyny gości. Najpierw tylko taka jedna uwaga, nie Jaroty Jarocin, tylko Jaroty Hotel Jarocin. Taka jest pełna nazwa. Niektóre media błędnie podają, natomiast nazywamy się Jarota Hotel Jarocin. Miałem taki protokół, ale... Okej, okay. Dlatego mówię, czasami właśnie są błędne gdzieś tam dane, natomiast... Pamiętajmy, że to jest Jarota Hotel Jarocin. Przede wszystkim dzisiejszy mecz, pierwsze 15 minut źle weszliśmy w mecz. Trzeba przyznać, że nie graliśmy tak, jak graliśmy w poprzednich meczach te pierwsze 15 minut. Następne 15 minut to już nasza dobra gra. Do przerwy mieliśmy 3 albo 4 dobre sytuacje, których nie wykorzystaliśmy i gdybyśmy je wykorzystali, poprawili na 2-3-0, pewnie ten mecz jeszcze inaczej by gdzieś tam się potoczył. W drugiej połowie uważam, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Jedna sytuacja taka, gdzie mogła Elana coś stworzyć, natomiast graliśmy dobrze w obronie i ten mecz zasłużenie wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, przed tym spotkaniem rozmawialiśmy o tym, że ta historia spotkania Elany i Jaroty nie jest dla nas korzystna. No i dziś słowo czynem się zajmuje. No na pewno tak. Widziałem o liczbach, jakie tutaj Elana miała z drużyną Jaroty. Liczyłem na zwycięstwo, dzisiaj nie ukrywam. Mieliśmy gdzieś tam rozrysowany zespół. Wiedziałem, z jakim zespołem się mierzymy. No niestety popełniliśmy błąd jeden, który zakończył się bramką. Ustawiła ten mecz. Chłopacy na pewno dużo sił i pracy włożyli w to, żeby wyrównać. Mieliśmy swoje sytuacje. No niestety szczęście gdzieś nam nie sprzyjało dzisiaj No zespół tutaj, mój przede wszystkim, po tych trudach, niestety nie udało się wyrównać, a bardzo chcieliśmy. No niestety, no, taka jest piłka, za ładną grę nie dostaje się punktów. Jarota tutaj strzeliła jedną bramkę, wygrali, no niestety. Dziękuję Mateusz, jak to wszystko wyglądało z Twojej perspektywy? Z ławki wiadomo, inaczej to wygląda niż na boisku. Jestem nowym zawodnikiem, dopiero to teraz do drużyny dołączyłem, trenuję od paru dni. Chłopacy bardzo dobrze mnie przyjęli. Spotkanie, tak jak tu trener wcześniej powiedział, te pierwsze 15 minut trochę nerwówki było. Następnie troszkę przejęliśmy kontrolę. Mecz dla nas się dobrze potoczył. Wygraliśmy 1-0 i 3 punkty jadą do Jaroty. Dziękuję. Adrian. Nie najlepszym pomoże, to widać i trudno się dziwić. Dokładnie, jest w naszym zespole jest złość, frustracja. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Bardzo chcieliśmy tutaj na 3 punkty. Chcieliśmy, żeby te 3 punkty stały w Toruniu. Walczyliśmy nawet do upadłego. Myślę, że każdy dał z siebie wszystko, to serducho na boisku. Nie uważam, że byliśmy do końca słabszym zespołem, no ale nic nie chciało cię wpaść. No niestety przegraliśmy te spotkania. Co mogę więcej powiedzieć? Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Jest tutaj Dominik Chromiński, coraz bliżej pola karnego. Już wchodzi w pole karne Chromiński, dośrodkowanie. Jest na mani i mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu.